Justyna Żyła, 30 l. Wystąpi w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Nie zatańczy jednak u boku włoskiego tancerza. Stefano teraz zimno będzie szkolił inną uczestniczkę, co ponoć spodobało się byłej żonie Piotra. Justyna Żyła w showbiznesie zaistniała dzięki ujawnieniu małżeńskich kłopotów. Żona Skoczka opisywała, że między nią a Piotrem nie układa się najlepiej. Ponadto oskarżała męża o to, że ma kochankę i rzekomo zaniedbuje dzieci. Reklama w rozmowach z dziennikarzami i w wpisach na Instagramie, które później najczęściej usuwała, ujawniała jeszcze więcej i nierzadko atakowała męża. Jakiś czas później zupełnie zmieniła ton. Zaczęła publicznie wspierać męża i wypowiadać się o nim. Wyłącznie dobrze. Mniej więcej w tym czasie wyszło na jaw. Że Żyłowie są już po rozwodzie. Mimo, że Justyna nie jest już żoną Piotra, nadal jest o niej głośno. Zaliczyła już sesję dla Playboya i dostała własny program telewizyjny, w którym godzi zwaśnione pary. A to nie wszystko. Żyłowa wystąpi również w nowej edycji tańca z gwiazdami. Jeszcze nie wiem, z kim zatańczę, ale duże wrażenie zawsze robił na mnie Stefano teraz zimno. Na pewno, obiecuję powściągnąć mój góralski temperament i słuchać nauczyciela, mówiła we fleszu. Okazało się jednak, że to nie jej przydzielano Stefano. Justyna będzie trenować u boku innego tancerza. Co podobno wywołało spięcie na planie programu.